Jest mi bardzo miło poinformować, że po raz 31 Teatr Lalki i Akra w Łomży organizuje Międzynarodowy Festiwal Teatralny Walizka. Tegoroczna edycja festiwalu organizowana jest przy okazji bardzo dużych uroczystości jubileuszowych, które będą odbywały się w naszym mieście, a mianowicie 600-lecie nadania praw lokacyjnych. I myślę, że festiwal bardzo wzbogaci program wydarzeń jubileuszowych, które będą w Łomży. Natomiast sama impreza jest imprezą cykliczną, odbywającą się co roku. Jest to impreza, gdzie głównymi organizatorami są Ministerstwo Kultury i Sztuki, Marszałek Województwa Podlaskiego, Pan Prezydent Łomży, Starostwo Powiatowe, Wójt Gminy Łomża, więc tych donatorów jest kilku. Teatry z kolei występujące na ulicy to są świetne w ogóle grupy, dlatego że już gościliśmy i Teatr Biuro Podróży z Poznania, i Teatr z KTO. Natomiast po raz pierwszy gościmy Teatr z Argentyny, który zaprezentuje spektakl dla małych dzieci. Gorąco właśnie zapraszam widzów 9 czerwca na ulicę Farną, dlatego że to są showmeni i myślę, że bardzo, bardzo się będą podobali. Z kolei myślę, że też wielkim wydarzeniem może być spektakl jednej z najbardziej znanych grup teatralnych na świecie, Bread and Puppet Theatre. Ten zespół jest w konkursie i zaprezentuje się na Placu Katedralnym, więc wydarzeń jest rzeczywiście bardzo dużo. Gorąco polecam nasz festiwal, zapraszam publiczność i młodzieżową, i dziecięcą, zapraszam dorosłych. Bardzo mi zależy na tym, żeby jak najwięcej mieszkańców miasta uczestniczyło w tym wydarzeniu, dlatego że ten festiwal jest organizowany z myślą o mieszkańcach Łomży.